Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 34. odcinku z The Sims 2 Moda na Sukces i dzisiaj wracamy sobie do początku kolejeczki, czyli do rodziny Andeca. Tak, będziemy wychowywać, będziemy bawić i uczyć i wracamy do mojego ulubionego domku, który nie wszystkim się spodobał, to by nie było po polsku, który nie wszystkim się spodobał, o, ale słuchajcie, to była moja wizja, fantazja ułańska, to są Simsy 2. I ten płot, i ten żywopłot jest piękny, i ta brama cmentarna też jest piękna. Jak o tym napisaliście, że to jest brama cmentarna, to po prostu się posikałem ze śmiechu, przysięgam. To był hit, to było mistrzostwo, to był brylant, to był punkt. Więc ja tą bramę, słuchajcie, zaraz zmienię oczywiście. No, faktycznie ona jest trochę cmentarna. Czekajcie, jakiś kot włazł. Nie wiem, czy mogę tą bramę teraz tak... Aha. Dobra, czekajcie, niech on ten kot idź. Dobra, weźmy inną bramkę. No dobrze, no już, no jest dobrze. Ale to ona mi się podobała, taka ładna była. No to no, jaki mam płot wziąć? Ten? Też takie cmentarne. O mój Boże. Bez sensu. Tym bardziej bez sensu. No to takie nie. Czemu tu nie ma jakichś takich normalnych bramek do domu wejściowych? Nie rozumiem. No przecież to naprawdę jest takie cmentarne. Może takie postawmy, co? No z takim daszkiem. Dlaczego by nie? Czekajcie, zrobimy sobie dzień. Czy ja mogę jakiś inny kolor tego wybrać w razie czego, czy nie mogę? Mhm. To wolę takie. To mi się tak trochę kojarzy z jakimś takim stylem japońsko-chińsko-azjatyckim. Coś tego. No ale co, lepiej wygląda teraz? Co myślicie? I ten płot w sumie... Moglibyśmy też... Tam się dziecko drze, słyszę. Moglibyśmy też z tyłu dokończyć, też o tym pisaliście, więc ja też to oczywiście zrobię, proszę bardzo. Nie będę taki gołosłowny. O. Proszę. I już nikt nam nie wyjdzie i nie wejdzie. Pięknie jest. No dobra. Nie wierzę. To jestem ja, to jestem, słuchajcie, ja. A co ty się wydzierasz tu? O mój Boże, kto jest bardziej wyspany? Że ja. No już cię biorę, uspokój, że się. Czy mogę cię nakarmić? Pewnie, że cię mogę nakarmić. O. Nie wiem, czy on z głodu tak zawywał mi tu? Zobacz, masz nad sobą alarm, nikt cię nie ukradnie. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego się tak bardzo pieklisz i stresujesz. Po co? O, idzie Andec. Co myślisz, czy teraz ta bramka jest ładniejsza? I ten żywopłot? O, łazik. No ale dlaczego one tu... Bez sensu, czy mogę to jakoś zamknąć? Czemu nie mogę tej bramy zamknąć, żeby nikt tu mi nie właził? No bez jajec. O. Smaczne? A nic mu nie dałeś, to... Okej. O, smacznego. Czy ty potrzebujesz się czegoś pouczyć? No, potrzebowałoby się czegoś pouczyć. Nawet byś się potrzebował logiki pouczyć. W sumie ja myślałem, wiecie co, żeby ten dom w ogóle cały przebudować pewnego dnia. Ćwicz sobie logikę. A ty, mój drogi, pogadasz sobie z króliczkiem. Baw się. O, gazeta przyszła. Czekajcie, a poczta to jest nasza, czy... A, to jest nasza. W sensie, to jest do odebrania poczta. Więc w sumie przydałoby się. Tak, gadaj sobie tam z króliczkiem. A czy ty do pracy idziesz, Kaliente? W ogóle czy... No idziesz i potrzebujesz techniki. Dobra, to weź jak wstaniesz pocztę, dobra? Byłoby super, gdybyś to ogarnęła. Młody się trzymasz? Ten królik jest taki fajny, też takiego królika mieć. Buu. W ogóle, czego czekajcie? My tu mamy... Aha, dobra, nieważne, już nic. Już jest okej, okay. Już zajarzyłem o co się wydarzyło z blatami i z... Już czaję.
Dobra, ćwiczysz? No ćwiczysz, ale... O mój Boże, dopiero zacząłeś ten punkt ogarniać. No to będzie pięknie. Aha, przez... dobra, godzinę. Czy nie będzie awansu dzisiaj znowu? Trudno. To wiesz co, chodź... O, może wyczyść to. A ty wstawaj już. Wstawaj, jeszcze musisz rachunki zapłacić. W sumie tak się zastanawiam teraz, czy byłaby opcja, żeby jakoś tutaj to odgrodzić mimo wszystko. Ale nie wiem w sumie. O mój Boże, jak ty... Andec! Nie pokazuj tak. A czy pani niania przyjdzie jakaś? Czy my mamy według termina... Kurde, nie pamiętam. No teraz mi się to podoba bardziej. Zamknij na klucz. Zakaz wstępu dla zwierząt. O! Cudownie. To ile? A, zapłać. Zapłać, musicie być ładnie na bieżąco ze wszystkim. I w sumie to jeszcze mogłabyś to wyrzucić szybko, żeby nie waliło tu, żeby to nie capiło. Pęcherz, a czy... Opróżnij to. I pewnie nie zdążysz już go pouczyć siku. Dobra, tam trać ten entuzjazm, co tam wielkiego. O, przyjechało autko. Nie mogę wyjść z domu. Aha, dobra, no tak. Racja. Gadający król zdobywa punkt Hermes. Bardzo się tego cieszę. Nianiu bierzemy w takim razie. Usługi. No poczekamy w takim razie na nianiu, a ty pójdziesz do pracy potem, no bo co? Opiekunka do dziecka. Tu by się przydało coś dobudować, jakiś... Sprawdźmy... terminarz, tak. Że nie macie w domu, no, ale muszę... Ale nie musisz się już niczym przejmować, ja będę... Dobra. Idź do pracy. I know I have other responsibilities, but I just can't bring myself to leave the little ones home alone. The title one, tak. The little one. Dlaczego to po angielsku się wydarzyło? Tego nie wiem. Znowu. Dobra, czy pani nianiu przyjdzie? Halo, nianiu! No, bez jajec. Opiekunka do dziecka. Tylko na teraz. No, o. Go. No. Aha, dwie przyjechały. No, przynajmniej może się zajmą naszym dzieckiem dobrze. A dlaczego wy tutaj stoicie? Halo? Halo? Co ja mam zrobić? Chyba kogoś pogięło. Muszę zamarzną. A spróbujmy jej przesunąć. O, widzisz, zobacz, do domu cię wstawię chociaż. Ciebie też. Bo zamarzniesz. No ale są nieruszalne. Nie, może się za chwilę ogarną życiowo. Czy nie? O! No widzisz, ogarnęłaś się. Bardzo ładnie. Natomiast twoja koleżanka stoi jak słup soli. O, już nie. No przy... mamy przewijak? Mamy przewijak, no. Zobaczcie, co dwie opiekunki to nie jedna. Ale on śmierdzi, halo! Wykąpcie go ładnie! Niesie mnie. O, widzisz? I jesteś już zapieluszkowany, zabajtlowany, wszystko pięknie. To teraz do końca, go i spać. A czemu ty go stawiasz? Nie, no ja chcę spać, żeby on chce spać.
Serio? Na ręce. O! Andes wrócił. Dobrze. Godsidank. O, chociaż tyle, że się własnym dzieckiem zajmie teraz. No, wyrzuć, że to... I weź sobie jakieś resztki szybciutko. To weź. To potem posprzątasz ładnie. Gdzie jest młody? No ale to... No, chcę spać, no dajże go do końca! Tu ma nico jakaś... Ja nie... O, jeszcze Nina przyjechała. 325, bardzo dobrze. Fundusz rodziny się zgadza. No idź do spanka, idź, ona cię przytrzymała. Już, do widzenia. Raz, dwa, obydwie. Won! Won z domu powiedziałem. Wykąp się, skorzystaj sobie. I w sumie też sobie może coś zjeść. O, proszę bardzo. Weź sobie resztki jakieś. Czy dwie pojechały, czy jedna? Jedna. Aha, czyli mamy opiekunkę, która nam pomoże mimo wszystko. Bardzo dobrze! Niech ona sobie, słuchajcie, siedzi, niech sobie będzie. Idealnie. Cacy, cacy. Andre, to ty co? Za flirt tu uskuteczniasz. W sumie, weź to posprzątaj. Tu by się przydało coś dobudować, jakieś pomieszczenie, bo oni mają za mało tutaj rzeczy. Przecież niedługo będzie... dzieckiem. Nasz Tymoteusz, więc przydałoby się coś zrobić. Stać się wiedzią, czyś ty no mam nadzieję, że to jest twoja obawa. Nie bądź. Nie chciej. Co tak huczy? Coś tu huczy. Jakby auto jakieś stało. Co tu się dzisiaj podziało z tymi Simsami? Czy ktoś wie? Bo ja nie wiem. Dobra, czy ty jest... Aha, ty pójdziesz sobie za chwilę jeść. To Andes, chodź. Wykąp się, skorzystaj sobie. Zbierz mamonę. I ćwicz. Co robisz? Pomagasz nam zmywać! Tu jakieś auto gdzieś jest. Czekajcie, czekaj, tak zrobię, czy ja gdzieś... Nie ma tu nikogo. Co za kłamstwo! Tak, weź sobie to. W sumie zjadłem płatki. Są płatki, nie? Potem odłożysz resztki, moja droga. No, coś gdzieś tu wyje. A ty co tutaj? Czego ty tu? Amanda. Nie wiem. O. O, teraz przyjechało. Nie lubisz Andesa, Karen, widziałem to. Papa, no i cisza i spokój, Boże, wreszcie. Aha, młody za chwilę się wyśpi. To nauczysz go korzystać z toalety. Ile będziemy mieć? Ile? 40 czy 10 czy 1? 40, dobrze, niech będzie. O, chodź, chodź, idziemy siusiu. Tak! Ale on jest po Ninie rudy. Taki czerwonowłosy, bym mógł rzec. Dobra, wykąp go ładnie. Aha, Andes sobie się ogarnia. A, wykąp go, tak, wykąp. Naucz go siusiu. Ogarnąłeś się tu? Ogarnąłeś się tu! To weź go tu znieś. Ale weź go na łapy. W sumie to mogłabyś go uczyć chodzić? Nie bardzo. No to weź Sima. Podejdź tu. Ucz chodzić. Będzie mu trochę łatwiej chodzić niż pełzać. Jakby to jest logiczne. O, może ten punkt nawet dzisiaj sobie tutaj zrobisz. To by było super. Logika. Jak tam na dole? Sytuacja na froncie. Bardzo wolno mu to idzie. O mój Boże.
O, Andec, widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Dobra, zostaw już go. Włóż go do końca. Czy on jest głodny? Nie, on chce spać. W sumie no i dobrze, pójdziecie wszyscy razem spać i będzie spokój. Chodź. I ty w sumie też byś mógł przyjść, chodź. No i dobranoc i amen w pacierzu. Sobota, czy ktoś w sobotę pracuje? Ty masz, Andec, wolne? Ha, 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 Ninka do pracy. Niestety, miałaś długo macierzyńskie, to teraz zaiwania, moja droga. Nauczyć się fizjologii. A w jakim celu potrzebujesz tego? Jak mi podasz powód, to cię nauczę. O, tam jakieś miłości nocne. O nie, dlaczego żeś wstał? Przestaniesz się tu łuc tam? No, grzeczne dziecko. Kiedy dorastasz w ogóle? Łe, 3 dni. Spokojnie, mamy czas, nie spieszy się. Tylko pęcha, żeby ci trzeba było ogarnąć. A co ja zrobiłem? W końcu, no bez raczej z końca nie wyjdziesz. To czekajcie, skoro... Andet, wstań, niech ona się wyśpi. Opróżnij to. I wypuścisz go, chodź. Opróżniłeś? Masz szczęście. Dobra. Czy jesteś głodny? W sumie jesteś. To czekaj, weźmiemy ciebie na dół. Weź. Podejdziesz tu i weźmiesz na niego butelkę. I teraz sam się ogarniesz, mój drogi. Opróżnij to, skorzystaj i wykąp się. I potem możesz sobie wziąć resztkę jakąś. A ty co już wstałaś? No niestety, moja droga, kolejka do łazienki. To w sumie możesz sobie wziąć resztki też. O. Ten się tam kąpie w ogóle. Na całego, słuchajcie, pojechał. Chyba jak ona zje, to skorzystaj sobie i też w sumie może się wykąpać, spróbować. Ty włóż go do końca i weź sobie miskę. Chociaż w sumie mógłbyś się pobawić teraz. O. I bardzo ładnie. Wszystko śmierdzi w tym domu. A ty, nie wiem, czy zdążysz to zrobić, ale zachowaj resztki, wyrzuć, posprzątaj i posprzątaj. A który to masz do pracy? Czyli o 9 podjeżdża, no to może zdążysz. Tak, Andes ma dzisiaj wolne, bardzo się z tego powodu cieszę. Jak tam zabawa? No, bardzo ładnie ci idzie. Dobra, zostaw to już, chodź. O, niańka idzie! Andec, widzisz, nie będziesz sam! Cudownie! Cudownie! Już nawet pani to posprząta, nianiu! Do pracy! Halo, halo! Jakie ty masz ładne autko! To Andec, skoro... Jest nianiu... Moment... Do końca cię wrza... Aha, ona cię wsadzi! Co za... Patrzcie, wyręczyła nas. No dobrze. To skoro tak... Nie, nie, nie. Podlej, zabierz. Bo ona do tego idzie. Ona idzie do szachów. Okej. Okay. Nie będziemy się tutaj przeciwstawiać. Technika i sprząt... Dobra, to w takim razie... Ty się mój... W ogóle czekajcie, ten regał tak na tym oknie jest niefortunnie tu. O. Poczytaj... Tymek słucha. Nie, nie, ucz się. Technika. Chociaż i tak musisz nawiązać przyjaźń, więc będzie raczej ciężko. Co tu się podziało? Aha, wjechała tylko po to, żeby zrobić 2 skłony. Świetnie. Kto to włączył? Przecież kto obudził mi Tymona? Muszę się uspać jeszcze. O mój Boże, dobra. Chodź, pouczysz go korzystania z toalety chociaż.
Lifodu! Uczada! O, śnieg pada! Bo my już mamy zimę? Ale to szybko leci tutaj. Co to w ogóle jest? Co to, to? Nie wiem, co. Niech on się nauczy chociaż stole tego korzystać, byłoby super. Ty jesteś. Dlaczego ty jesteś taki ten śpiący? Potem możesz go. Potem go weźmiesz, jak skończysz się załatwiać. Załatwiłeś się? Nie. Tak. Jednak tak, dobra, to weź go. O. Połóż go tu. I w sumie ucz chodzić. Jakaś bardzo ładna piosenka leci. Bardzo mi się podoba. Śnieg nam napadał! Jezu, takie to jest cudowne! W Simsach oczywiście, bo ja nie lubię tak ogólnie śniegu. Tutaj, gdzieś za oknem u mnie. Wiecie, o co chodzi. Dobra, wyłącz to, bo to daje po uszach. To tak bardzo mocno daje po uszach, odbierz to. No wyłącz, rzesz! Po jakim do ciebie mówię? Możesz w sumie sobie z Klikiem pogadać? Skoro Andy też ma jakąś konwersację gdzieś tam. To tutaj ty pracujesz? Do 17. Bardzo dobrze, pracuj, pracuj. Chociaż jakbyś miała technikę, to byś miała awans. No, bo nawet masz cały pasek napełniony. Kurde, nie zobaczyłem tego wcześniej. Ale lipa. Już nagadałeś się? Powóż go do końca. Aha, ona sama go... No patrzcie by ją, no. Idź spać. Dobranoc. O, pani Jania, widzę, że ma jakieś tutaj poważne romanse i flirty. Pewnie na czat wejdziesz na bank, jestem tego pewny. Albo i nie. Siedzi się patrzy, no dobra, no to jak siedzi się patrzy, to niech siedzi i niech się patrzy, no. Czy grzejnik jest włączony? Tak. Młody śpi. Wszystko jest dobrze. O, Jania idzie. To, za co 130? A kto tu teraz przylazł jeszcze? Michela Muszka. Jaką pani ma zacną fryzurę, pani Michelko. A, ta przy... Dobra, okej. Okay. Zabawa jej spadła. Dobra, to idziemy szybko, szybko do góry. Już, idziesz grać, chodź. No, chodź. Młody jak? Dobra, jeszcze chwilę poleży. Chociaż tyle. Grasz? Masz szczęście. Trzeba by się Andecem zająć. Co on taki jakiś niemrawy? Dobra, wstań. Skorzystaj sobie. Bo ja nie wiem, o co ci chodzi w ogóle. Dlaczego jesteś taki niemrawy? Weź sobie jakieś resztki. Tymek ma swoją rodzinę już za 2 dni. Zadbaj, by pragnienia tego Sima zostały spełnione i żeby Tymek rozpoczął nowy etap życia, możliwy z wysokim wskaźnikiem. Jakie ty masz pragnienia? Aha. No trzeba byłoby go, słuchajcie, nauczyć korzystać z toalety. W sumie to racja, to fakt. Po co wy mi włazicie na moją posesję? Panie Władysławie, proszę stąd wyjść. Do widzenia. Sobie poje. Kaliente, no w sumie zabawa jej rośnie. No dobrze. O, wstało dzieciątko. No nie płaku, no ale co? Co? No przecież dopiero wstałeś. No co już wyjesz, skoro dopiero wstałeś? O, tak. Straszne rzeczy, no. Ogarnij się. To możemy go w sumie pouczyć korzystać z tego. Niech będzie. Ja się nim zajmę. Chodź, idziemy na górę i będziemy się uczyć. Chociaż on się nie nauczy tego, moim zdaniem, raczej. Mamy 2 dni, a on ma delikatnie ponad połowę, więc trochę lipa. W sumie to mógłbyś się wykąpać. Potem... Ty też mogłabyś się wykąpać. Ale myślę, moi drodzy, że to w kolejnym odcinku.
Tak? Zrobiłeś siku? Ale no co z tego, że zrobiłeś siku? Jak... No, o nie, będziemy patrzeć. Nie chcę na to patrzeć. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Lowki, kiski, bezoski dla was. No zobaczcie, ten dom tak w zimie wygląda, co i ta furtka nowa, już nie brama cmentarna, takie rzeczy. No, tak co, lowki, kiski, bezoski. Buziakuję was bardzo mocno i bardzo serdecznie i słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!